Siemano, z tej strony Semana, to jest kolejny odcinek na tym kanale i witam Was po raz kolejny ze Słonecznej Malty. Znaczy, Wy widzicie to oczywiście jak w mojej scenerii takiej aktualnej, tak jak po prostu widzicie. Ale ja prawdopodobnie teraz widzę, leżę sobie na plaży 30 stopni, a u Was pada deszcz. Także, no co mam Wam więcej powiedzieć? Za hajs, widza, baluj! Ale pamiętaj, jak Ty chcesz balować za mój hajs i wygrać coś fajnego w tym odcinku, zostaw łapkę w górę, zostaw suba z dzwonem, zostaw komentarz oraz używaj kodu Estebanosz, znaczy Esteban oczywiście kodu, z którym za darmo masz 70 centów, jak jeszcze na Hellcase nie grałeś i za każdym razem masz 10% do wpłaty. Ja oczywiście mojego kodu nie mogę użyć, ale Ty możesz, widzu, więc używaj mojego kodu. No a my poprzedni odcinek, znaczy nie wiem, który będzie, który, bo ja to nagrywam na zapas, więc dla mnie po prostu poprzedni odcinek był naprawdę kozacki i zajebiście tam oddało, więc mam nadzieję, że w tym też tak będzie i zaczniemy sobie od skrzyneczki Trendy Case, czyli skrzyneczki szkolne, 3 dni do końca, więc jak chcecie otwierać, to zapraszam, bo 3 dni zostało. No i mamy tutaj 22 dolarki za jedną, dajmy 3, 66 dolarów, patrzcie, ktoś tu trafił 582 dolce. No, ładnie, ładnie. Mam nadzieję, że my też coś podobnego trafimy. 3 skrzyneczki locker. I uwaga. Aha. No i... no i 3 razy plec. Niestety... a nie! Dyszka w plecy. Dobra, to dajmy jeszcze 3. Myślałem, że będzie dużo więcej. Tak szczerze. No, teraz może być dużo więcej, niestety. Teraz niestety, z tego co widzę, 36. Dobra, no zostawiamy. Zostawiamy to. Zostawiamy to i myślę, że zrobimy dzisiaj jakiś kontrakt. Aha, sprzedałem to chyba, czy zostawiłem? Nie wiem, nie pamiętam. Onyxia, to jest fajna skrzynka, bo ona kosztuje 18 dolców. Otworzymy sobie 4, a zobaczcie, jakie tu są dropy. To jest, tu są naprawdę też fajne procenty, jeśli chodzi o kosy. No więc spróbujemy takową trafić. No tym razem się niestety nie udało, ale 58 dolarków, spoko. Jakby wiecie, kurde, miałem nie sprzedawać. No dobie, musicie mi wybaczyć, ale już nagrywam dzisiaj, no nie chcę Was ukłamać, ale 10 odcinek, no bo są ciężary, tak? Także jakbym się tam przejęzyczał, czy coś głupiego powiedział, musicie mi wybaczyć. A tutaj leci bardzo źle z tej Onyxii. Dobra, zostawiamy to i zrobimy bitwę. Zrobimy bitwę, w poprzednim odcinku mi naprawdę te bitwy zajebiście oddawały. Dobra, chłop jest szalony. Chłop zrobił bitwę za 10 tysięcy dolarów. Ja pierdziele. Dobra, wbijemy do takiego rozchodniaczka może. Chociaż 21 dolarów, 30 skrzynek, to nie. Nawet jak się... o, jest bitewka od gracza Melker, Angela Merkel. No nie, nie wiem, jak ona ma. No nieważne. Ale 50 dolków, widzowie. 50 dolków. Onyxia, no oczywiście... zdymała mnie w pendolino, że tak powiem. O Jezu, co to za bitwa w ogóle tragiczna. Ostatnia skrzynka, jakieś legendy. No i co? A, no i wygrałem, okej. Na ostatniej skrzynce udało się to zgarnąć. No nie, nie duży profit. No ale profit to profit, narzekać na pewno nie będę. No i zrobimy jeszcze jedną swoją bitwę i porobimy jakieś dzisiaj kontrakty na low procencie, bo kurczę jest, okej, zaczęła się ta bitwa, ale ja nawet jej nie oglądam. O, skrzynki Pongowskiego, skrzynki Pongowskiego, dajmy 10 takich skrzynek, dorzućmy do tego skrzynkę Weapon, czyli skrzynkę z CS-a i Majestic World, 210 dolków bitwa. Od razu wrzucam bota na dwóch graczy i lecimy. Też spora bitwa, ponieważ o nie, te dwie najlepsze skrzynki na początek. Uwaga, jest redline. Aha, a on Atomic Alloy. Dobra, proszę. Nie, to nie jest drogie, to nie jest drogie. Będzie ciężko. Pamiętajcie, że jest to skrzynka za 12 dolków, no i... na takiej skrzynce ciężko odrobić różnicę. Okej. Dobra, 20 dolków Pongowski dał. Wracamy do gry. Okej, dla niego. Kurde, no mamy 12 dolków. No 12 dolków, to jest do odrobienia. Ojej, 35 dolarów dropnął.
No nie. No niestety. Ty, ja dropnąłem 30, ale daje ten Pogłowski. Potrafi dać naprawdę. O, trzy dychy różnicy, no. Przed nami cztery skrzynki, no niby wszystko jest możliwe, ale. No ale nie, no jak będzie dawało AWP paf człowieku, no to to nie ma sensu, to nie ma sensu. Dobra. Fama za 60 dolarów. Ej, dobra, nie wierzę, co ja mam za szczęście ostatnio. O nie. Dobra, prowadzimy. To nie mogę tego przegrać. Uwaga, ostatnia skrzynka. Let's fucking go. Ale mam szczęście, widzowie. Zobaczcie, jakie mam szczęście na bitwach. 373 dolarki. Oj, przepraszam, widzowie, was serdecznie za Facebooka, ale powiem wam tak. Niemożliwe. Niemożliwe ostatnio się dzieje. Robimy kontrakt tak, jak wam mówiłem. Tak, jak wam mówiłem, widzowie, robimy kontrakt. I te najtańsze itemy wrzucimy sobie na harda. Wrzucimy sobie na harda 96 dolków. Minimum 4. Maksymalnie możemy nawet dostać 966 dolarów. Podpisujemy kontrakt. No i zobaczmy, co nam tutaj Hellcase wyczaruje. No 28, okej. No nie o to chodziło. Nie o to chodziło, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, ten naj... O nie... Co ja teraz... Co tu mi poleciało za 88 dolarów? Nawet nie widziałem tego. Czy to jest jakieś starego odcinka? Dobra, czekajcie. Te najtańsze itemki bym chciał tu powrzucać. Póki co. Pyk. Pyk. Pyk, pyk. Dobra. Jeszcze raz na hardzie próbujemy. 48 dolców. 29. Dobra. I teraz zrobimy jeden ryzykowny. Wrzucimy sobie okolice stówki. Hop, hop, hop. Coś tu jest jeszcze tańszego. 16. Dobra. Taki zrobimy na medium. 95 dolków. Minimalnie 18. Maksymalnie 470. Dawaj. Dawaj coś grubego. Proszę. Dobra. I tak jest dobrze. 420 dolków. Sprzedajemy. Mamy 605. No i widzowie, 7. minuta odcinka. To co? Jakaś gruba skrzyneczka na koniec. Myślę, że możemy sobie otworzyć Premium Knives. 150 dolarków. Skrzynka. No, jest potencjał. Jest naprawdę gruby potencjał tutaj. No ale są oczywiście też te najtańsze itemy. Otwieramy. Próbujemy. 150 dolków. I uwaga. Aga, kurczę, te Shadow Daggerki i ten bajonet byłby naprawdę spoko. 126. Zostawmy i spróbujmy jeszcze raz. Zostawmy i spróbujmy jeszcze raz. A wy, widzowie, oglądajcie do końca. Niestety, Nawaja Forest The Depad. Warta 126. Dobra, ostatnia. Ostatnia skrzynka. Lecimy na grubo dzisiaj. Lecimy dzisiaj na grubo. No i widzowie, ostatnia skrzynka 305 dolarków. Weźmy sobie Prince'a. 240 dolarów. Let's fucking go, widzowie. Zostawcie łapę, zostawcie suba. Proszę, stój, 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 stój. Dobra, to powinno być na zero chociaż. Uwaga. Okej, lekki profit. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.